No już jest 20. Okej, witam wszystkich serdecznie na wtorkowym streamie. W tamtym tygodniu nie było streama, bo miałem dwie nieprzespane noce i nie byłem raczej w stanie prowadzić niczego. Nawet swojego życia. Więc Steam mi coś pobiera, a nie, to znowu kurwa zerwało, znowu, no dobra. Witam wszystkich serdecznie, a ze mną gościnnie jest Revolverow. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Oraz Revy. Dawajcie łapki w górę, przebijmy się przez ten lewacki bełkot. Oraz Rewy. Witam wszystkich serdecznie aktywnych na czacie oraz oglądających. My będziemy próbować grać w Bloody Trapland. Tylko musimy... Próba to jest dobre słowo. Tak. Ty jesteś u Oskara, czy nie? Ja? Na razie gry nie włączyłem. A, to świetnie. Robię nowego hosta. Ja już zrobiłem hosta. Zobacz jeszcze raz, czy dałoby się do mnie dołączyć. Tylko hasło, dałeś hasło. Jakie jest hasło? Komunizm. Za chwilę wszystko oczywiście... O, jestem, dajcie mi linka do Discorda. To trzeba było nie wychodzić z niego. Zaraz dam. Tylko... O, Bloody Trapland. Oczywiście, o jest, dobra, działa. Zaraz ci dam. Ja robię hosta. Okej, bo niby laska zrobił, ale by ich nie było. Dobra, to jest tak. U ciebie to działa, u mnie nie. Bo ty masz słabszy internet. Więc zapraszam. Tak, słabszy. Więc zapraszam do mnie hasło kapitalizm. O ty kurwiu. Wiesz co, patrzę na ciebie, to tobie by bardziej pasowało cebula. A jak ja na ciebie patrzę, to ja myślę, że jesteś lewacką jaczajką. Ale przemiło jest na tym streamie. No a jak? Dobra, teraz powiedz mi, jak mam niby kurwa do ciebie tu wejść? Bo ja mam tylko manual join, quick play i host. Po prostu musisz mnie tam tam jak jest ten mój pokój. Okej. Ja na razie włączam grę, to też jest odpowiedzialne zadanie. Password? Oscar... O. Właśnie, jeszcze jedna informacja, jak widzicie, zmienił się cel napiwków, ponieważ jak się ruszę, to wam pokażę coś. Tylko czekajcie chwilę. Napiwki teraz rozchodzą się na trzech. Nie. Tak! Nie ma tak dobrze. Znaczy na trzech, czyli ja, Artur i Jesiot. Dobra, nie słyszałem was przez chwilę, więc... Słychać tego, co mi się wydaje, bo dostrzegł Artura. Czy nas słychać? Halo, czaty, patrzymy. Powinno być słychać. Powinno. Dobra, dlatego chciałem dobra. Jeszcze jedno ogłoszenie tylko. Dlatego jest nowy cel, zbieram na nowy cel, ponieważ udało mi się za mniej kasy kupić to, co pokazuję teraz do kamery. To jest Live Gamer Extreme. Udało mi się wyhaczyć, to czekać zaraz będzie ich słychać, udało mi się to wyhaczyć za naprawdę fajne pieniądze. Tak, no za tyle ile było uzbierane, za 400 wy. Już sprawdzałem, działa, tak więc streamy z konsoli będą oczywiście. A teraz zbieram na używane PS4, więc jeżeli chce się ktoś do tego dołączyć, to oczywiście link jest w trzeciej linii opisu i... Używane PS4, to teraz chcę kupić nowe. Nie, ja chcę używane. A, dobrze. Dobra. No to próba wejścia na hosta Oskara, podejście drugie. A, bo to trzeba otworzyć port 6, 8, ten, jak coś mam otwarty już, więc ja mogę zahostować, jeśli macie problem. Ja już hostuję. Już Oskar hostuje. Tak? Dobra. To hasło próba, kapitalizm. Druga próba. Oskar... Teraz słychać, teraz słychać chyba, nie? Na co zbierasz? Nie mogę rozczytać. Kurde, bolec. No, time it out. Czekaj, jak oni tam ogarniają, to ja ogarnię Tibian Donation. Dobra, ja czekam, aż się w ogóle nie widać.
Wiesz co, to czasami ja tak patrzyłem wtedy, co z kumplem grałem, co Revi się też podłączył, to czasami po jakimś czasie dopiero się pojawiają serwery. No, tylko że mi w ogóle Oscara serwera nie widać. Słuchaj, trochę mówię, ciszej Reviego i będzie git, hehe. Spadaj, nie, ja miałem, spadaj na czku. Ja miałem tego Oscara, ale teraz go w ogóle nie mam. Ja też aktualnie nie. Siemka wszystkim, na razie się ustawiamy, bo ta gra to nie jest takie... Odpalam od dowa to. Ty weź hostuj. Cześć, no to dobra, to ja zahostuję. Od początku jedziemy, rozumiem? No tak. Tak, od samego początku. Najpierw trening, potem śmierć. Dobra, to... Dziękuję operator za obronę. Dobra, to hasło jest dalej kapitalizm, więc... Szanuję! Czekaj, tylko jeszcze... Ja Emila szanuję za to, że jest dobrym przyjacielem i człowiekiem, a nie za to, jakich haseł używa. Dzięki. No ja już nie... Ja już jestem. Rewi, znowu masz taki długi nick, on tak przeszkadza. Ojejciu. Oż ty! No zobaczysz jeszcze mój. Nerwoda kolejna. Już się dołączam, tylko jeszcze jedno ustawię, przepraszam, bo... No to hasło Oskar Prawiczek. O ile sobie przypominam, to ty jesteś Prawiczek. O kurwa, jeszcze jak zadziałało, widzisz? No. To czekajcie, bo ja jeszcze tylko... Ja patrzyłem, że to był problem z portem w ogóle, że trzeba było otwierać porty i wrócić. Co to zagra w ogóle? Co to zagra? To jest taka platformówka, że musisz przejść z punktu A z punktu B. Ale nie, co to zagra, że jakieś porty... A, znaczy nie, wiesz co, tak samo Tungl teoretycznie, jak używasz Tungla, to też nie wszystko działa. Jak ja kupuję grę na Steamie za 5 zł, to ja wymagam, żeby bez jakichś cudowań. Ale to jest po prostu kwestia ustawienia routera i to dlatego, że myślę, nie ma takich rzeczy potrzebnych. Chcę sobie kurwa wynieść zabawę, już chcę niszczyć wszystkim zabawę. Czekamy tak, na Artura. Tylko już ten. Jak się gra w tą grę. Tylko już, tylko muszę dosztalować. No bo Oskar jest niewychowany, to on tak gra jak ciota. No co, po prostu trzeba niszczyć komunistyczne jaczejki. A słucham, Artur, przepraszam, bo powiedziałem brzydkie słowo i już ci zdejmą monetyzację. No ale to... wiesz co, myślę, że przy tej grze i tak mogą, bo to jest dużo krwi. No to trudno, to już problem YouTube'a, no. Okej, okay. Teraz powinno się dać rozczytać. Dobra, wchodzę do tego Bloody Trapland i zaczynamy grę. Jest to platformówka dość krwawa. Właśnie Jesiodr do nas dołączył, jeżeli ktoś jeszcze się nie zorientował. Siema, cześć. I pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę, przyjmijmy się przez ten lewacki bełkot. Tak, prawilna łapeczka. By doing this you will enable online play. Laska Gaming. Enter. Nie to. Co tu mam w... CDK. O, wydziady. On się otwiera przecież przy włączaniu gry się pojawia. W Steamie. No tam masz, żeby wpisać kod. Wiesz ten, wciśnij Shift i Tab. A da się go skopiować, czy trzeba go przepisać? Tak, da się skopiować. Tak. Skopij do schowka guziczek. Tak, to właśnie ty. Co? A potem tylko Ctrl V. Nie wyszedłem, wyjebało mnie za AFK. Nie, studio, nie należy do ONR-u, ale i tak tępię komuś. Nie mam tego skopiuj, kurwa, do schowka. Bo zaszkodzili mojej rodzinie. Co? Tempi komu. Nie wyskakuje przy włączaniu gry, wyskakuje się takie okienko i tam masz kopiuj do schowka, czy kopiuj, czy zapisz, coś takiego jest. To jeszcze raz, czekajcie. Ja to ogarnę. Co tam u was na czacie w ogóle? Tak. O, już zdobyłem jedną kartę, bo za bycie debilem. A jeszcze żadnej nie mam karty, no co, ja już tyle grałem. Aktywacja. Podanie numeru seryjnego, który jest widzę, gdy się pojawi prośba o jego... Ale cię laguje, rewolwerów! I was też. Ja pierdolę, i teraz co? Nie da się skopiować, nie! Bo to nie Ctrl-C, tam guziczek jest, kopiuj. Nie ma. Jest, musi być. No, ja skopiowałem dobra, w ten sposób. Dobra, to przepisz po prostu całość. Zrób zdjęcie czy coś. Dostałem kartę z zabicie debilem. Laska Gaming 2017. Zrób screena, wstaw na Facebooka, to ci przedyktuję nawet. O. Nie, no, używam super programu do robienia screenshotów. Nazywa się Lightshot i jest najlepszym programem
robienia screenshotów. Bo można rysować penisy w czasie rzeczywistym, po prostu na screenie, przed zapisaniem, więc myślę, aha, że... O, wow. Dostałem się penisy za zabijanie. Myślę, że to potwierdza, jaki jest niesamowity. Jezu, ten kod jeszcze ma miliard. LFU. A teraz wszyscy widzą mój kod, nie? To jest, kurde, to jest ogarnięcie. To już gra bez Artura. O, przeszliście pierwszy poziom bez Artura, no wiesz co? Oj. Oscar przeszedł. No to nigdy nie będzie wiedział, jak to działa. Są takie tipy napisane w tej grze i ta gra pokazuje, jaka jest chamska, jak Cat Mario. Nie, Cat Mario jest uczciwe przy tym. Zajebie się z tym. Siema, za chwilę powiem, co tam u mnie, tylko muszę ten pieprzony kod seryjny. Kod seryjny na Steamie, co to za czasy? No przecież to też Wiedźmin też tak przecież odpalał się. Nie, mi się tak nie odpalał. Mi się tak odpalał, ode mnie chciał. Ale który Wiedźmin? Pierwszy, drugi? Ja tam nie miałem z tym problemów. Jest! Udało się. Dobrze, to ile właśnie minęło streama? No nie, no 12 minut. 12 tylko. Minut. Co tam u ciebie? Co tam u mnie ogólnie? Mam tak mało czasu, że się ledwo wyrobiłem w ogóle na streama, bo nawet nie mam czasu, mam nagrane filmy, nie mam czasu ich złożyć, bo święta i te wszystkie inne. Teraz przerzucałem na przykład węgiel przed chwilą. Bardzo, bardzo ciekawie. Pierwszy dowód tamto z nim zepsuć. Laska Gaming. Enter. Siema, Laska Gaming. Jest! Tylko muszę teraz przyciszyć tą grę, bo mnie rozpierdoli mózg. Gdzie jest piwo? Piwo? Dla ciebie to wódka. Okej. Okay. Czasami piję coś dla smaku też. AJ, musisz zaktualizować opis, bo twój opis nadal zbiera na grabarza. No to dobra, już aktualizuję. No, thank you. Play local, play online. Tylko czy teraz muszę zobaczyć, czy was nie zagłusza ta muzyczka. Prawdopodobnie zagłusza. No. Tak to już jest. Słyszałeś o polskiej Barbie? Raka dostałem. No słyszałem. Słyszeliście o tym polskiej Barbie? Tak. Bardzo piękna kobieta. Idealna dla rewolwerowa. No co za nie ma. Jest cudowna i wcale nie jest uzależniona uzależniona od operacji plastycznych. Dobra, play online, tak? Tak, tak jest. I szukasz mnie i tam kapitalizm. Tak. Jest local players. Kurwa, dałem play online, jest local players. Tak. I ten znowu przeszedł. Rozpędziłem się zbyt bardzo. Teraz to nie ja, proszę cię. Jest, jest. Oczywiście, że ty. Jest, jesiotr, a hasło jest... Kapitalizm. Connecting. O, może się uda. Muzyki nie słychać, ale za to innych tak. No bo przycisnąłem ją maksymalnie. To czekajcie, to zgłośnij muzyczkę tylko jeszcze trochę. To ta gra jest trochę kooperacyjna, ale trochę łatwo sobie też przeszkadzać, bo jak na kogoś skoczysz, to go zabijasz. To czasem tak utrudnia granie. Ale widziałem jeden taki trik. Ej, chodź tu Emil, chodź tu. Że mogliby się po prostu tak skakać sobie i przeskoczyć cały level. A jakie to jest sterowanie? To po prostu tylko podwójny skok. Tak. Dobra. Czemu ja jestem różowy i... To był ostatni doszedłem, bo to jest kolejność, kolory są według dochodzenia do tego. Kosmo jest zawsze czerwony. Albo chuj. Oskara to ja nie wspieram. Kurde! Czy to jest... Aha, dobra, to będzie ciekawe. To będzie ciekawa gra. Czasami z wielu miejsc wyskakują takie kolce, których się nawet nie spodziewasz. Mhm. Ale jeżeli chodzi o tą polską Barbie, to ja nie wiem, ona ma tego faceta swojego i po prostu ja... Kurwa. I ja nie czaję, bo... najbardziej ponętna kobieta w Polsce. Rockmasterka. Uwaga, skacze. To wyniosę.
Dobra, idziemy. Dobra. Happy Tree Friends, no to jest tak Mario Co-op z pedobirami, dokładnie. Tak nie patrzyłem jeszcze na tę grę, ale prawdopodobnie to jest kurwa tak. To jest bardzo ciekawa, znaczy to jest ogólnie gra kooperacyjna, gdzie można się zabijać i jest fajnie i się wszyscy wkurzają i jest fajnie. Różne tryby, są rejsy, jest ten deathmatch. Ale nie, ja zawsze grałem w historii. O właśnie, są takie rzeczy czasem jak tutaj. Jump lightly. Jak jestem dobry. Ale jak się awanturowała z tym chirurgiem, że sobie robi krzywdę. No, awanturowała się, że chirurg się nie zgodził na operację u jakiejś babki, bo chciała sobie zrobić cycki miliard, miseczkę miliard. I powiedziała, że nie. I ona się z nią awanturowała. Nie ma pani prawa odmówić. Jak chcesz sobie zrobić cycki jak większe od twojej głowy, no to chyba ma prawo. No, rewolwerów oczywiście specjalnie na mnie skacze. Uwaga. No co za... Skacz no, Revi. No, dziękuję. Kurwa. Bardzo swoje. Bo byłem przejebany. Dobra. No, dziękuję Revi, to było bardzo miłe. No co za Revi, Revi przestań. Revi! Co za Revi? Co za Revi z tego Revi? To dość był najlepsza, że Laska, czy widziałeś materiał o H3Free, o Ait Pai? No widziałem to. I to jest masakra, co się stało w Ameryce. To jest po prostu jakiś koszmar, co się stało w Ameryce. Że... Przeszedłeś, nie czekając na wszystkich. Że ten net neutrality ściągnięto w Ameryce. Słyszeliście o tym? Nie. No właśnie nie. No to jest coś takiego, że my tutaj w Europie, przynajmniej w Polsce, mamy coś takiego jak net neutrality i to jest coś takiego, że dostęp do internetu jest na zasadzie jak dostęp do prądu, że masz podłączenie do internetu i możesz korzystać z niego tam ile na jakie tam rzeczy chcesz. No, a w Ameryce właśnie przegłosowało, no fajnie się gra, jak ktoś sam w grę przechodzi. A w Ameryce coś takiego teraz przegłosowali, że zdjęto tą net neutrality i teraz dostawca będzie mógł ograniczać pewne pakiety danych. Że będziesz musiał wykupywać na przykład pakiet social media, pakiet YouTube. Że będzie mógł zwalniać na niektórych usługach po prostu transfer, żebyś musiał pakiety dokupywać. Ciekawe. Witam, Dragotrim. Więc ogólnie jest. Ogólnie jest chujowo. Jeszcze był ten szef tego całego tamtego związku, który tam się tłumaczył tak strasznie chujowo. I zrobił chujowy filmik, gdzie były fidget spinnery. Że przecież. Ten net neutrality, jak ściągnęliśmy, to dalej będziesz mógł, nie wiem, kupować rzeczy przez internet i wchodzić na Instagram i coś tam, nie? No super. Ale na przykład może ci dostawca... Najśmieszniej będzie, jak ci dostawca zablokuje na przykład strony porno i będziesz musiał iść do niego i... Witam, proszę mi odblokować taką. A i wykupić zestaw porno, no po prostu. To te pierwsze można powiedzieć tak szybko. O nie, pakiet na Laska Gaming. O, Mirkonet by wprowadził pakiet. Pakiet na jakiekolwiek działanie internetu. Najlepszy pakiet. O, daj spokój, u mnie ostatnio Mirek się uaktywnił. I chuja, nie przejdziecie. Coś mówiłeś? Widzisz, że jestem grzeczny i czekam, a nie kurwa skaczę komuś na łeb. Bardzo dobrze, bardzo ładnie. Ty też, fuck you. Nie, prosto w ostrze. Prosto na ostrze. No. Zapewniam cię, Artur, potem będą jeszcze gorsze poziomy, tak. Gdzie nawet nie będzie miejsca na wytchnienie. Na przykład będziesz miał pakiet na rakowych youtuberów, bardzo tani. A na quality Laska Gaming content to już będzie premium. Albo do mnie będzie premium.
A, ja jestem pierdolicie. U mnie na samego mnie to jest premium. O. Dzień dobry, panie dostawco internetu. Chciałbym wykupić pakiet z milfami i azjatkami, a najlepiej pakiet łączący obie opcje dla kolegi, rzecz jasna. Idziesz do dostawcy i mówisz, panie, zablokowaliście mi Porchuma, a ja zdążyłem dojść, proszę odblokować. Co to ma być? O, sorry, Renik, rewolweru. A, to ty mnie zabiłeś? A ja myślałem, tak, że ta ręka jakoś mnie zabiła. Nie, ja... Nie, ale nie, nie będziemy czekać z marszu. Siup. To jest trudny skok, właśnie. Jaki trudny? Jest najłatwiejszy na świecie. Po prostu trzeba poświęcić kolegę i przeskoczyć. Ale nie ten na górze. Jeszcze jakby się to trochę tnie. Kurwa. To jest skok mistrzów. A najlepiej jak ktoś leci, a ty na nim i szt. Oh fuck. To jest dobrze, czasami można oszkieść tą grę, bo jak pierwsza osoba zginie, to druga leci od razu, zanim się naładuje z powrotem i strzał, albo ręka, albo coś. Znaczy ten strzał to jest najmniejszy problem. Dlaczego rewolwer jest niebieski, a nie czerwony? Ponieważ nie zależy od gry. Miejsca tak hosta, bo host jest czerwony zawsze. Ten druga osoba, która dołączy się, jest zielona. Bo host, bezmyślnie, dobra postać jest czerwona. O! Mamy dobrze, to jest czerwona, bo jak. Uwaga! Przeszedł. Dobra. Nie dziwiłby się, jakby ktoś po prostu brał internet satelitarnie z innego kraju, bo wyszło mu tanie, albo ciągnął IP z Indii czy coś. Laska, czy masz w planach zagrać Getting Over It? Jak ja widzę stream, jak ja widzę filmy PewDiePie'a o tym, to po prostu ja wiem, żeby mnie to doprowadziło do szewskiej pasji. Mogę w to zagrać na streamach. Tylko, że ta gra kosztuje 3 dychy teraz. No, to nie jest. Dip, potato chip. A co, paznokcie? A. O nie, ten poziom. O, znam ten poziom, to bardzo fajny poziom. Kurwa, tak, Krewi, to ty się dołączyłeś do nas wtedy, jak graliśmy to właśnie po tym poziomie albo w tym poziomie, nie? Jakie? Panie, one man, one jar mi się buforuje, proszę mi tu dokupić pakietu. Pakiet z wyrola. Dobra, w kolejce, do kolejki. Lewi, idź. Tu, no co za... Jeśli innych zabije, jak? No i... Ignuj. I się daje zabić. Tutaj się idzie na rzeź, a nie. Oskar, możesz... No, możesz umrzeć, dziękuję. Co, jakie gówno. Bloody Traplands, to jest taka bardzo wkurwiająca platformówka. Ja nie zaskoczył, żeby mnie zabić akurat. Ja myślałem, że trzeba na dół iść. Stream wywaliło, hej, stream wywaliło. Co? Jak wywaliło? Stream wywaliło. Nie wywaliło, leci. Chyba za dużo bym... Leci stream. Nie mieliście przypadkiem laga, ludzie? Właśnie. Piszcie, czy macie jakieś lagi, czy nie. On zawsze jest siepałe. Nie no, mi na telefonie się ten stream leci, więc... Nie wiem, mi pokazało chwilę, że jest offline. O, wywala od czasu do czasu lag. A, no to już nic na to nie poradzę, sorry. A czy to Artrus laguje w takim razie? Myślę, że to we mnie tak leci. Nie, wiesz, Mirkonec, no są czasami lagi po prostu. Kurde. A mówiłem, dla mnie zerwać umowę to mogę, wiesz, się wyjebać w dupę, o. Ej, czemu na mnie idzie taki łatwy, miły poziom? O, Jezu. Ale to była emocja. O. Byłem dalej niż myślałem, że kiedykolwiek będę, więc... Kurde. Tu trzeba poświęceń towarzyszy. To jest jak w Stalingradzie. Minimalne, ale... To minimalne, ja to trochę spore mam. Ardet jak zwykle kulturalna. Przepraszam za te czasami lagi, no ale...
takie jest życie, no. Życie jest życie, jak to śpiewa. Życie taki rap. Operator, zauważ, że Arnat jest kobietą. Życie jest życie, tak śpiewał chyba Krzysztof Krawczyk. A nie Ryszard Rynkowski? Marynarzem. To akurat śpiewał Ryszard Rynkowski, drogi Artur. A, to Ryszard Rynkowski. Ja go tylko kojarzę z reklamy kawy, więc... Ta kawa budzi nas! Grałeś kiedyś... ...na lokowania produktu. Pozdrawiamy Ardat. Laska prawie chciał zaśpiewać Ściernisko. O, ten mem jest przewalony już tak, że... On był od samego początku był słaby, działosny i w ogóle, a... Nie dziwota, że bracia Golec się wnerwili. Ale wiesz, wnerwiać się na memy to tak samo jak... nie wiem. Bracia Golec kiedyś byli u mnie we wiosce. O, kobiety lubią brąz, to też. To też jest z reklamy kawy. Ta kawa budzi mnie! Ja sama lubię brąz! O Jezus. Czy jak te. Czy jak te kule spadają, to też zabijają? Nie. Nie. Ja jak sam. Jak, a jak spadają, to nie. To trzeba robić ma. A teraz będzie stream, w którym przez godzinę się męczymy z jedną planszą. O, ale w Super Gorec. O, w Super Gorec Brothers na NES-a to bym zagrał, no. Ej, 3 razy mi pocisk się zagrał w tym samym miejscu i zginąłem. Ej, serio, Super Golec Brothers to by była fajna gra. No, w sumie... Czy to Dragon Dream napisał? Tak. No, bo właśnie to wymyśliliśmy wczoraj. Bo ja bym tak zrobił, że mają te trąbki swoje śmieszne. O, zaczęło mi lagować, no, jeżeli chodzi o serwer. My wymyśliliśmy, żeby do tego, do Buzona wchodzili zamiast do tego, wiesz, zamiast do rury. A ja wymyśliłem teraz, że oni mają puzony i trzeba robić takie schodki z puzonów, żeby pomagać innemu bratowi, rodzeństwu. Niedługo z tej krwi zrobicie dywan. Tak więc zapraszam do wpłacania na używane PS4. Widzicie, to jest typowy biedny youtuber, już nie chce nowego nawet. Jeszcze ze Śląska! Typowy youtuber ze Śląska. Tak. Proszę was. Kenał o. Kaito. O, patrzcie. I co biedaki. No nie! Proszę mnie tu nie. Nie. Trzeba mieć wyczucie w czasie i w kutasie. Pamiętaj. Potwierdzam. Tak, idealne. Artur, ty też gratuluję. No. Siupa lala! Jest! Świetnie! Brawo! Thank you, Golec, but San Francisco is in another ściernisko. Musiałbym pogadać z jednym z moich widzów, którzy robi właśnie haki do Mariana, żeby właśnie coś takiego zrobił. Ściernisko jest jak browser San Francisco. Po prostu powiększasz swoje ściernisko, rozmiar San Francisco. Laska, czy w Polsce mamy San Francisco? Nie, mamy San Francisco. W Polsce jak w lesie. Obsrany cytat z mojego guru. Siema, Evil Gremlin. A tak w ogóle przypominam, że do zdobycia jest Layers of Fear. Za darmo, no. Na Humble Bundle. Na Kundle Bundle. Jeszcze wiecie co jest na GOG-u? Oxenfree. Fajna ta gra, bo już ją wziąłem, ale nawet nie wiem co zagra. Ona jest jedna z bardziej rewolucyjnych, jeżeli chodzi o narrację. Rewolucyjnych, jeżeli chodzi o dzięki kurwa. Bo... Lepiej GMU przygi po rewolucji. Bo tam jest bardzo ciekawy system tworzenia dialogów. No. Powiedzcie, kiedy wam się znudzi tutaj. Nigdy! A polskie ściernisko to sos konsumowiec. O, ty przyszedłeś? Super.
Dzięki, ten wiesz. Ten poziom tyle razy męczyłem, że już po prostu... Ja tam lubię kundle bundle, bo są fajne gierki. Ostatnio przecież był Company of Heroes. Ale ostatnio słabe są na samych bundlach, tylko... Ja ostatnio, jak wam powiem, którego bundla kupiłem, to nie uwierzycie na słowo. Tego z anime? Tak. Miesięczny. Nie. Anime? Nie, to nie z anime, to jest z visual novelami. Proszę mi tu nie obrażać. Już wiemy, co będzie na... co to kurwa jest. Nie, ja to kupiłem dla siebie, serio. Naprawdę. To są naprawdę dobre visual novelki. No to właśnie dlatego, bo ostatnio oczywiście jestem casual... Osobiście ci powiem, znam Higurashi no Naku Koroni i to jest bardzo świetne. To Hite, to takie co ma 5 części tam? Tak, to co ma 5 części. Znam ja to osobiście, jest to mikro na Androida, po raz kolejny. Lubię, to jest dobre. Bo oczywiście jestem... Przekonało mnie do visual novel, że jednak warto dać temu szansę, ponieważ bo grałem w Doki Doki. I ta gra jest tak zajebista, że stwierdziłem, że... Że to ponoć to jest horror tylko w miłej oprawie. Jak tam w ogóle wasza Corsa, Artur? Na razie jest u mechanika, bo Oskar, ja ci coś powiem więcej, ja nagrywam właśnie Doki Doki. Doki Doki jest tak zajebiste, że że chyba widziałem u kogoś, później zobaczyłem wszystkie zakończenia, później teorie i po prostu ta gra to jest... No, dobra, ja się odwiedź dalej. No. Nie. A Simsy 3 lepsze na Steam czy Origin? No nie wiem, chyba na Origin była za darmo jakaś część Simsów? Nie wiem, czy to była jedynka, tak, dwójka? Tak, było coś ostatnio takiego, no. Były Simsy 2 na pewno. Tylko trzeba było wpisać taki kodzik, bodajże I Love Sims 2, może nawet teraz działa. Znaczy nowe auto już mechanika, no nowe auto z 2003 roku to raczej się... No ciężko nazwać nowym. Zawsze jak się kupuje używane auto, to trzeba go doprowadzić do stanu, tak powiem, używalności. Do stanu siema, rodziny, siema Sara, hej hej. O, cześć Sara. Hej, hej. Pooglądasz, jak się męczymy tutaj. Ale mówię, Doki Doki dla mnie przełamało moją awersję do chińskich bajek, jeżeli chodzi o visual novel, więc to jest jakiś... Teraz na... Ja miałem zawsze lepiej z tego powodu. Ale wiesz co, pokazało mi to, że jednak na zachodzie się nie pisze takich fajnych historii. To jest tak fajnie opowiedzieć. No to się nie pisze, bo na zachodzie nadal jak w lesie, chociaż nie tak jak w Polsce. A co na Bliskim Wschodzie uważasz, że lepiej? Oczywiście, Oskar musi moim kosztem. Teraz na Androidzie, jak mam trochę czasu, to gram w Katawa Shoyo, tak to się nazywa? Ja poczekam, spokojnie. Bo... Leć. Czytałem bardzo mądry artykuł, gdzie napisali, że to jest właśnie dla takich noobków jak ja. Że jak chcesz se zacząć, to zacznij od tego, bo nie jest za długie, nie jest za ciężkie, jest takie spoko. Jesteś po prostu targetem. No, a jest za darmo, więc... Nie wiem, czy to o tej krwi, czy od czego ja takie lagi teraz mam. Wyłącz sobie ten efekty krwi. Gore. Z rewolwerowym nagrywamy Doki Doki, ale jeden, on wstawi dopiero jak skończyłem wszystko. Drugi odcinek ma 20% gry i 80 cudownych przemyśleń na temat rzeczy. Chwila. Kurwa, przestał działać. Burzon, jak ja was kurna uwielbiam. Dzięki. Dzięki. Ej, możesz przeczytać jeszcze raz, co tam mówiłeś? Bo mi akurat wyłącznie było grę. Ale że co? To co mówiłeś, to Doki Doki coś tam, wie? No to Dragotrim pisał. A weź przeczytaj mi go jeszcze. Że... Z rewolwerowym nagrywamy Doki Doki, ale pierwsze to on wstawi dopiero jak skończymy wszystko. Dwa. Odcinek ma 20% gry i 80% naszych wolnych przemyśleń. Więc. No ale to prawda. Ogarnij. Znam kolesia, który w ciągu 3 streamów. Mniej więcej po półtorej godziny. A my już przeszliśmy dawno. My już dawno przebiliśmy ten limit, jaki on grał, i nie skończyliśmy jeszcze. Ani jednego z zakończeń. Rozmów. Nawet nie skończyliśmy pierwszego wiersza. O kurwa. No to nieźle.
Doki, a co następne? Nekopara? Nie, Nekopara. Ja ogólnie robiłem sobie research, bo jak zaczynam jakiś temat, to robię dogłębny research i Nekopara wydała mi się jeszcze za bardzo... Nie, po prostu nie. Nie wiem, kojarzycie Nekoparę? Coś kojarzę. Więc no jak dla mnie to jest już stulejarskie. To zagraj sobie w którąś grę z serii Sakura, to wtedy zobaczysz prawdziwe stulejarstwo. Nie, to jest... Podziękuję. No, Revi, żeby wyskoczyć do przodu, musiał cofnąć się do tyłu, zajebać mnie i dopiero wskoczyć do przodu. Dziękuję. A teraz... Przycisk skoku. Jej! A teraz wygrasz ile? Umrzyj, chuju. A Artur, jak chcesz taką wizualną bekę, ale z małą ilością gameplayu, a z dużą ilością fabuły, no. Znaczy fabuły, dla mnie to była fabuła, to polecam ci Everlasting Summer. I no patrz, Oskar już, jakie dziecko się znalazło. No co, giszcz ekologistyczną jaczejkę! Widzisz, bo wy musicie niszczyć, żeby coś zmienić. My nie musimy. Nie, wy musicie tylko zabijać. Jak sterujesz tym pluszakiem? Za pomocą pada! Ja to, patrzcie, jestem na krok do was, siema. Dobra, idziemy. O! Laska, czy widziałeś następny odcinek Pora spróbować z udziałem Bartka GM? Jeszcze go nie widziałem, ale Pora spróbować to jest bardzo dobra seria. Oskar, możesz grać? Czas spróbować to jest. Czas spróbować. Ale mi wyjebał, ale mi wyjebongo was zrobiło. Wszystko co się dało, powyłączałem. Kurde, zaczyna mi taką grę jak ta. To dużo, ale ewolucja październikowa to niby co było? To było pokojowe przejęcie Imperium Rosyjskiego przez niemieckich agentów, a co? No, nie, przez niemieckiego agenta. Ej, jak się używa tych trampolin? Skaczesz na trampolinie i jest. Tylko, że... Bo mi nie skacze wyżej. No to musisz nacisnąć, patrz, jak się odbijesz, to naciśnij skok. Albo odbij się od trupa twojego kolegi, to też działa, wiesz? Jeszcze tego nie widziałem, ale to jest bardzo dobra seria. Cytując klasyka, zajebisty research zrobiłeś. Kurde! Kto się wyłamie? Oczywiście jak się mój kumpel z pracy dowiedział, że chce sobie zagrać jakąś wizualną welkę, to mi jakiś z 4chana zaczął podsyłać, więc... Pewnie jakieś chore. Nie, no... Polecam na 4chanie jest coś nie co? Chore, przepraszam bardzo. Polecam Euforię. Każdy kto zna wie, że nie polecam. Rewolwerow, skaczesz wyżej po prostu nie naciskając żadnego przycisku. A. O, dawaj. Siema, futrzak. No dawaj, skacz tam. Zaraz. No nie. Ach. Dobra, chwila. Co to było? Ja, opa. Patrz. Ale wiesz, żeby przejść na następną stronę, to nie musisz używać skoku. Brawo. Wiem, że nie trzeba używać skoku. Takie gry najlepiej wychodzą z marszu. Nie, jakieś przygotowanie się, no właśnie. No. Oj. Co tu się dzieje? Tak, to jest trochę problem, to gore przeszkadza, bo ja nie widzę tej postaci. Odbić się od kolegi, od trupa kolegi najlepiej. Praca nad moim modem do Original War przebiega sprawnie. Teraz oglądam streama zamiast pracować. To jest najlepsza praca. Brawo, Emil, brawo. No. Teraz poziom jest fajny tych leveli, ponieważ wszyscy się męczą, a nie, że każdy sobie, że jedna osoba przechodzi na szczoło. No. To mnie zadowala akurat. Gra. Dzięki. Dzięki, wiesz. Siupa.
Nie, to ostrze. Ostrze zagłady. Ja nie wiem, jak tam skoczyć. To jest chyba na tym poziomie, którym skończyliśmy ostatnio, Revi, nie? A nie wiem. W ogóle ty zhakowałeś moje hasło wtedy, które wymyśliłem do tej gry. Jak to? O kurwa, teraz tutaj było bez hasła? Wydaje mi się, że było hasło. Do czego ty mnie co chcesz mi insyłować, panie Jerzy? Ja wtedy grałem z kolegą i wydawało mi się, że założyłem hasło na to. Nie. Jak parasolkę mam przesunąć, to powiedz. Ambitne dupa, więc... Oglądamy cztery pedobiry, jak skaczą na trampolinie. To jest jakaś interpretacja tej gry. To jest, mi się kojarzy strasznie z Jack Jazz Rabbitem. No, tylko że tam nie było krwi. Wiesz, w ogóle Jack Jazz Rabbit ostatnio widziałem, chyba wyszła wersja na Steama. Na Goga. Na Goga. Ale za jakieś chore pieniądze, chyba za 40 35. Ja bo też chciałem kupić, ale stwierdziłem, moja nostalgia nie jest aż tyle warta. No. Czekajcie. Super. O, za późno, to trzeba za pierwszym skokiem zrobić, inaczej jesteś w tak zwanej dupie. W tej grze jest trudne to, że na przykład tutaj takie te interwały się zmieniają często. Trzeba wszyscy razem, w jednym tempie, smaruj albo dupa pęknie. No, ja rzeczywiście musiał skoczyć mi na łeb. Ale już w miarę profesjonalnie zabijam się na tej pile. Profesjonalny człowiek. Ech, nie, tam trzeba za pierwszym razem. Jak za pierwszym razem tam nie skoczysz, to już możesz się zabić. Nie, nieprawda. Chwila, Jazz Rock Rabbit to jakiś remake, bo przecież ma licencję Abandonware. Nie wiem, wygrali po prostu. W tej grze trudne jest to, że ta gra jest trudna. Jej! No. Laska, czy chciałeś zakupić kartonowy... Dawaj. Czy chciałbyś zakupić kartonowy stand z podobizną Ashleya Harritona? No, chciałbym, to jest akurat... A nie, tu jeszcze gdzieś. Wtedy się nie da. Gra odbywa się w pluszowej masarni, z której próbują zwiać chore psychicznie pluszowe misie. Brzmi dobrze. To jest trudny poziom bardzo. No bez kitu. Nie, piąstki nie zauważyłem. Byłem ogłupiony sukcesem po prostu, że mi się udało spaść. A jednak nie. Fuck. A wiecie, żeby wejść na sam koniec, to musicie dwie piąstki jeszcze pobudzić i wskoczyć na nie, żeby tam to ogarnąć. Bo tam nie przeskoczycie z tej pierwszej, tej kostki uśmiechniętej z kulą. Akurat pobudzenie chyba to jest najmniejszy problem. No tylko, że tam jest pod prąd masz, jedzie cię ten taśmociąg, to trochę trudno. To jest głupie, że tam musi chyba zginąć jedna postać na tej piąstce. Nie musi. To jest specjalne miejsce, żebyś mógł no, tam skoczyć. Co za Revi, co za... Pytał. Myślałem, że podpatrzę u ciebie, ale... Kurde! To mnie zabiło. No piąstka. Niemiecki agent. No. Opera. Komunistyczna jaczejka. Tak. A jak? O kurwa, teraz te drugie muszą, tak? Tak, musisz skoczyć na tą drugą piąstkę. Oj. To w drugą stronę szło. No. To nie jest takie proste. Kurde, to nie jest łatwa gra. Nie jest. Ale kurde, czemu ta piątka nie rani nawet jak ją dotknie? Ta gra jest życiowa, zawsze musi być ktoś, kto zginie pierwszy. Zakradł się do niego jak gej do heretyka, co? Jak Petalski włamywacz 2. O. Jak siotr! Jakie ty filmy oglądasz? To ty mi zrobiłeś tam na wysoko. Petalski włamywacz 2 był w Kapitanie Bombie w odcinku z Hudo, albo... Nie, to było na tym, na Kut Apokalipsa. A no tak.
Na końcu chuja ma nóż. Cześć koledzy. Nie, tu się... Co ja zrobię? To była najgłupsza rzecz. Ogarnąłeś tego? Nie. Brawo. Ale już znam tajniki tej gry. Znam kod... kod na nieśmiertelność. Kod. Zakradł się do niego jak rewolwerow z sierpem na Rewiego. Sierpem to by sugerował, że chce go zabić czy coś. Witam 15 osób. Włamuj... Włamuje się do młodych mężczyzn i dogłębnie ich analizuje. Pedalski włamywacz 2, gęsia skórka gwarantowana. Pedalski włamywacz to jeden z najstraszniejszych horrorów, jaki powstał. Na końcu chuja ma nóż. Patrzcie na ten trik. Gdzieś to. A myślałem, że serbski film. Serbski film to jest kaszka z mleczkiem. Zabryzgałem strzałkę, to się prawie nie tak przejście. No, brawo rewolwerow. Ej co? To Oskar wymyślił. Ej, ale... Pozwólcie mi pójść. Ale zżyna ode mnie pomysły. O. Jak się zżyna? Co ty zablokowałeś przejście jako pierwszy? Ale to było, no właśnie, to, a ja byłem pierwszy. Ja byłem pierwszy w byciu chujem. Nie odbieraj mi tego. Tylko przejść kulturalnie. Abyś się nie bał na pedalskim włamywaczu, ja bym się bał. Ja też bym się bał. Prawie mi się udało. A Mortala jak było tak nie. Co to za dynamo? Ja wiem, że komuś czy, na komu je czyjeś dupa była własnością a wszystkich, ale nie. O kurde, żółty poziom. Achievement odblokowany. After Rain comes Sunshine. No bardzo... Pamiętajcie, nie jedźcie żółtego śniegu. Trzeba iść całą masą po prostu tam i tyle. I ktoś przejdzie w końcu. Tak jak w starej dobrej armii czerwonej. Jak przy seksie, co? Co? To było to było niepokojące tylko. Nawet bardzo. Albo wam pomagam, albo przeszkadzam. Nie jestem w stanie tego ukryć. Musisz się zdecydować. Karma. Ale to nie jest źle, bo w zasadzie jak ktoś tu leży, to wtedy ktoś może podskoczyć i przeskoczyć lepiej górą. No. O, takie. Czyki-bliki, tak ten. Kurde. Ciekawi mnie, jak u was wygląda już obraz. No, jest zakrwawiony. Teraz nie jest tak źle, tamten był cały czerwony. Potwierdzam. Czerwony. Czemu ja to zrobiłem? To było głupie. Swoją drugą to jest bardzo dobra gra. Ona udowadnia, że niezależnie od tego, jakiej jesteś rasy, wiecie, że kolor skóry, jakich poglądów politycznych. Tak, jesteś czerwony. Tak, każdy w nas wewnątrz nas jest czerwony. Przejdzie to. Powiedział ten, co lajkuje ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Czyli Jaczejkę. Najlepszy ośrodek. No i co z tego? No i co z tym złego? No, że to jest ruska Jaczejka. Moim zdaniem to jest najlepszy faszystowski ośrodek, jaki jest w Polsce na razie. Zgadzam się, jest faszystowski. Dobra, rusz się faszystów. Bo zwalcza faszystów. No to jest faszystowski. No właśnie. Lepiej wspierać faszystów. Ale ty jesteś faszystą, wspierając taki ośrodek. Ale ty jesteś faszystą. Żadna misja nie była zbyt trudna, a poświęcenie jest zbyt wysokie. Najpierw obowiązek, powtarzajcie podczas przechodzenia tej gry. Pedalski komunista 3, na końcu kutasa ma sierp. Ten film na pewno będzie ściągnięty. Dobra, faszysto, rusz się. A jego leć, leć. Jest twarda jak było. Czekajcie, nie? Daj Arturowi. Tak faszysto, rusz się! No nie mnie faszystą, nie ruszę ci się, nie chuja. No to rusz się, ty komunistyczna Jaczejko.
To nie, to wcale nie lepsze, wiesz? Ale taka, ale to jest prawda. Tak. Zwyrolski operator na kwiatówce. Rewiz warcza rewagów jak tylko może, co nie? Tak futrzak napisał. I zazwyczaj mu to nie wychodzi, co ciekawe. Ja ostatnio zrobiłem eksperyment społeczny na sobie i, do, i dodałem się do grup o skrajnych poglądach. Jestem i na Polska dla prawdziwych patriotów, i na jestem gorszego sortu. I powoli mam rozdwojenie osobowości. Chociaż powiem tak szczerze, jak? To ja jestem gorszego sortu jest gorszy. od no, to ma... no, no to czekaj. Rusz się, gorszy sorcie! Bo tam wstawiają mi śmieszne memy, a na w Polsce dla prawdziwych patriotów tylko fake newsy, więc... A może bym się rzucił w te kolce? Uwaga, to ja to przejdę teraz, patrz. Okej, okay, liczę na ciebie. Teraz? Już widzę scenę, gdzie pedalski komunista wbija do pokoju ofiary i krzyczy, zrobi ci z dupy Syberię. Jak oceniacie ostatni kabarecik u Klocucha? Jak dla mnie, no nie ma lepszego kabaretu. Brawo. Oh, nice. Po prostu motyw taki, że piasek... Co tu się dzieje? To trzeba szybko. Czemu? Wiatr trzeba przelecieć przez wiatr. Wow. Jak się przelatuje przez wiatr? A może trzeba się położyć? Nie wiem. Wiatrak. Jest niżej wiatrak, co nie? Nie, po prostu trzeba to na pełnej... Musimy po prostu spać tego. Po prostu tam pomiędzy tymi działami jest martwy punkt. Jak do niego dolecisz, to spadasz. Jak do niego dolecisz, to spadasz. Przepaść. No i to o to chodzi. No i tam na dole robisz double jumpa po prostu. Nawet nie trzeba, mi się udało już bez double jumpa. Tak? To mi się udało rozwalić na pile mechanicznej, to też jest... Ej, czy to jeszcze wiatr tutaj też tam jakby? Ta gra... towarzysz jako... Ta gra to normalnie bitwa na łuku kurskim. Trup się ściela gęsto. Droga pedobirów do przedszkola coraz trudniejsza. Widać, że mapy robił jakiś ksiądz. Obraźmy wszystkich. Jednocześnie. No. Komunistów, nacjonalistów, lewaku, prawaku. Jak dojdziemy do tej szkoły, to idziemy na Krymówki, tak? Tak. Ale serio, dzisiaj widziałem zadanie z gimnazjum, z matematyki z gimnazjum, gdzie trzeba było do z matematyki, gdzie trzeba było do Biblii zajrzeć. Do czego? Do Biblii? Do Biblii, bo było, że w tym rozdziale Biblii, w tym i w tym, było napisane, że jakiś, no nie wiem, jakiś tam Midas powiedział, Midas. Że żeby zbudować zbiornik o tyle i tyle, tyle, tyle i oblicz ten... tego zbiornika. Ale Leonidas to nie ta książka. Midas, czy jakiś tam inny. No Jezus, Mojżesz 3. Kurwa, no nieważne. Mojżesz 3. No i serio, i na końcu konkluzją zadania z matmy było zajrzyj do Biblii. Bo coś tam. Do książki. Odpowiedź znajdziesz w Biblii, tak? Co tam oglądasz? Jezus jest spodziewany na wszystkie pytania. Co? Mam to na fejsie, to później mogę podesłać, naprawdę. Teraz podawajcie teorie spiskowe na temat Klucuka. No to jest dużo, jest dużo, jest jeszcze więcej. Moja teoria spiskowa na temat Klucuka jest taka, że nawet nie chcę wiedzieć, kim on jest, bo jest fajniej, jak nie wiem. A ja mówię, mniej wiesz, lepiej śpisz, więc lepiej się nie dowiadywać. A ty wiesz? Nie wiem. Nie wiem. Jak to będzie, ziom? Dość. Mówi ci stop. Wchodzi do baru NR-owiec, gej, faszysta i zwolennik JKM, a to dopiero pierwszy klient. Wow. O, zacięło streama na chwilę, ale mam nadzieję, że wróci. Mirkonet już. Oryginał tego żartu to chyba było z Gotika. Przychodzi szkodnik, śmieć i złodziej, a to dopiero pierwszy klient.
Przepraszam za to, że się stream trochę zacięło, no ale wiecie jak jest. I zapraszam do donatowania, zbieram na używane PS4, jak żałośnie to brzmi, ale tak robię, ponieważ... Zbieram na rezygnację z umowy z Mirkoneta. Tak, ponieważ w przyszłym roku wychodzi Detroit Become Human i chcę mieć... Chcę oczywiście dla was streamować, dlatego potrzebuję tej konsoli. Ale tak nie, no po prostu zbieram, więc jeżeli macie coś, żeby mi rzucić do mojego super skarbca, to w trzeciej linii opisu jest. Jak chcecie mówić jak klocuch, to zatykajcie nosy. Mi się trochę kojarzy z bananowym jankiem, ale... Studio, mnie nikt nie dorwie. Revi to i tak dużo, nazbyt dużo rzeczy wie, więc się boimy wszyscy, kiedy przyjdą do niego smutni panowie. Czemu zawsze... Zależy od rozwoju osobistego. Dlaczego zawsze to muszą być smutni panowie? Może akurat mają dobry humor? A może kurde wpadnie Coach Mike? Boże, i wtedy, co teraz? Wtedy będzie mówić. Nie wiem. I wtedy będzie mówić. Mówić to, prawie! To mam marzenia. Help. Krzysz kebab. Help. Krzysz kebab. Teraz powiem hasło, dzięki którego mu przejdę. Kurwa mać. Nie no, zginąłem. To nie działa, to hasło nie działa. Następnym hasłem będzie proszę. Wiesz, Artur, wiesz, Artur, to nie jest generał Italia. No, Artur, jak będziesz grał w Detroit Become Human, to zrób tak, aby główna bohaterka zaliczyła Deada. Heavy Rain polecam. Przyszedłem Heavy Rain. Chyba nie zrobiłem recenzji, ale to muszę zrobić recenzję, bo mi się gra podobała, ale wkurzyłem się na nią. Strasznie. Boże, ty się możesz zginąć, to naprawdę nigdy nie jest powiedziane, że nie zginiesz. No wiem, dlatego tu... Ale nie, tu się już nie da, bo już się wszystko odbija. Także jak komunizm wyciążył ponownie. Ale wszystko się odbija, ale czasami na przykład podchodzisz i wyskakuje pięść za ścianę albo taki kwadratowy klocek. Tak, to dobra, dalej może być. Dobra, rusz się, Jaczejko. Ale... No leć, leć. No leć już. Okej, Jeremy powiedział, to idę. O, trzeba zrobić kiksy. Heavy Rain, bardzo fajne, muszę zrobić w końcu reckę, ale ja miałem game breaking buga, więc jestem trochę obrażony na tą grę. Wow. A. Kurde. Krzyżka bardzo. O, aha, tam jest jeszcze pistolet. Aha, to super. Trzeba trochę... trochę... zniżyć lot. Ziom. Pull up. Chciałem być popularny na polskim YouTubie, Coach Mike. Heavy Rain jest pełen dziur, były filmy na ten temat. No jest, bo tam jest powycinane kilka wątków, ale i tak to jest bardzo fajna gra. Sorry. Teraz przechodzę Tomb Raider... Nie zauważyłem tego. Na zdrowie. Teraz przechodzę Tomb Raider 2013 na Xboxa 360. I jest całkiem spoko, ale... Fabuła jest tak bzdurna, że to po prostu aż mi się płakać chce. Jesiotr! No przecież ja tu byłem pierwszy, no musiałeś poczekać. Fuck! Nie mogłem, stary, nie mogłem czekać. No wiem, ja też Artur, nie mogłem. Jesteś na YouTubie? Słucham? Ja zalokowałem Heavy Raina. Ja zalokowałem Heavy Raina. O kurde, co masz platynę? No. To nieźle. Powiem ci, nie było kurwa warto. Czekam na Detroit Peak od Quantum Dream, zapowiada się drugi Blade Runner. No ja też nawet czekam. Nie do końca chciałem mieć, ale okej. Ja czekam strasznie na Detroit. Ostatnio mam na materiale TV gry, jakiś gościu tam gadał, że Stalker jest spadkobiercą Half-Life'a. Znaczy, że Metro. Ale Metro nie jest spadkobiercą Stalkera, Metro, bo... Metro jest słabą grą, ja pierdzielę, naprawdę, mi się tak strasznie nie podobała. Ale Metro nie jest spadkobiercą Stalkera, Stalker był w otwartym świecie. Metro bardzo podobało. Gra mi się strasznie nie. No w pewnych... O nie, nie! ...spadkobiercą, bo przecież... Czemu ja tam ludzi? Co? Mogłeś skończyć, albo poczekać. Ej, bo w razie czego chyba... po lewej tych wiatraków na dole możecie sobie zrobić przerwę. Tak, można. Tak, można. Przerwę, tylko że ja zrobiłem to po prostu jak ty. Sorry. O. Dobra, ja czekam na Death Stranding. Nie gram w nowe gry, ale to raczej kupię. No, po tych trailerach to tam jest... Fajnie się dzieje. To w końcu Hideo Kojima, to co się dziwisz? Su dziecko w przełyku mnie przekonało. O bo... Jeszcze te wiatraki w boku.
A po prostu spadam na dół, jak mi się uda spaść na sam dół, to lecę i skaczę. To jest mój przepis na dobry dzień. O, Laska, czy zdarzyło ci się przypadkiem zgolić swoją bródkę? Jakbym zgolił swoją brodę, to już bym do końca życia nie mógł jej nosić i zapuścić. Bo ja mam absolutny... mam takie geny... Mam takie geny, że absolutnie nie mogę zapuszczać on zarostu. On, on już zapuszczał tę brodę od gimnazjum, to nie może jej sobie podejść. Właśnie. O! W sumie nie pomyli... Pewnie byś wyglądał jak rozkwinator po ogoleniu. Leć! Kurwa, komunizm znowu zwyciężył, to aż nudne. No leć, leć. Nie! Dobra. No, przepraszam Artur. Ale lud zadecydował, a lud, czyli jedna osoba. Wow. Patrzcie, a to są dwa różne przejścia. Da się przejść jakąś górą może? Ej, wiecie co? Tu da się spróbować poświęcić jedną osobę, wtedy druga może się odbić od głowy i zrobić krótsze wejście. Wiesz, nie wiem, czy tak warto. My mamy problem przez taką dziurę przeskoczyć normalnie, a co dopiero z tym? Czy warto było szaleć tak? A to jeszcze trzeba kucać. Łota, ta! Co tam było? Tam jest jeszcze namierzanie. Tak, tam jest namierzalnia. Kutasów. Nie na moją dupę. Dziękuję obrońco mojej dupy. Poświęciłeś się, żebym ja mógł żyć. Nie. Polska Winkelriedem narodów. Ale bym się kurwił, jakby teraz się okazało, że to jest jeszcze jakiś klotyk, który tutaj nas zabije. Dobra. Leć. O, studio, powinieneś dostać projekt, który miałem. Sara, Kojima się na zahabilitę pomiędzy Phantom Painie. Tak, zabija. I to w bardzo przyjemny sposób, szybki. No. Chciałbym tak umieć. W moim modzie wódka jest tematem przewodnim. Miałem kiedyś długie włosy, ściąłem, bo na hucie mi przeszkadzały tylko... Miałem brodę, zgoliłem, bo wyglądałem jak igły wbite w korę, a nie jak broda. To jest pytanie, gdzie można się ukryć? Chwila, nie idźcie, nie... Kur... Pod... Jeszcze wieżyczka jest, to kurde. Chyba tutaj nie można ukryć. Ryzykuję. Nie, tu może, chociaż może. O. A, nie, mnie zabiło. Oj, kurde. O, las. Czemu ten pierwszy skok mi wychodzi bez problemu, a ten drugi już nie? Ej, wiecie co? Tu i tak nie możemy biec wszyscy na raz. Ej, musimy poczekać, aż Artur to spróbuje zrobić na zmianę. Bo tu nie damy rady zrobić na raz. Można się schować. Ponieważ no nie to! Można. Jedyne miejsce, w którym można się schować, to jest tam, gdzie Artur stał. Laska, czy kojarzysz kanał Zły Maciek? Nie kojarzę. Ale to na jednym polu mogą stać dwie osoby, tylko trzeba to ładnie skoczyć, żeby... A, się... no dobra. Ale nawet jeśli tu i tak trzeba to trochę, wiesz, synchronizować. Ja, tak, no to trzeba. Nie ma to... Ja na razie mam problem z przeskoczeniem drugich kolców. Czy ona spokojnie? Ja też. Synek, na spokojnie, ale pierwszej do mnie... spokojnie zrobić. Za każdym razem, a drugie nie. Oj, to tutaj zginę już. No to szczęśliwej drogi już czas. Nie. Synek, nie. Spokojnie zrobić. Kurde. Nie zdążyłem. No nie, tam akurat nie ma problemu. Co ty mnie zabijasz? Nie potrafisz przegrywać? Zabijam cię dla zasady. No, a mówicie, że to ja mordercą jestem, a kto to zabija dla przyjemności? Co za kolce głupie, no co ja, za... Ja z obowiązku muszę zabijać. Jebany Boliwijczyk. Jestem z Polski, ty Rusku. Polska. Polska mistrzem Polski. Kur... Wiesz co ci powiem, jak będziesz tam bieg, kiedy to się będzie zbliży w naszą stronę, to i tak ci się nie uda. Do widzenia. A tu mi się nie uda? Nie. Bo sobie piję, ta kawa budzi mnie. Chciałbym jakąś dobrą grę z ruskim akcentem z Czarnobyla 2. Ten akcent nie był dobry. Ten akcent to był... Musisz iść, jest! I jakie tam... Rewolwerów nie z obowiązku zabija, tylko dla dobra swojego jednoosobowego ludu. I widzisz, i wciąż jestem liczniejszy od twojego ludu.
ciekawe, czy to da się zginiemy, w ogóle. Zginiemy, Jesio, to zginiemy. Nie, zginiecie, zginiecie. Wejdźcie do mnie, wejdźcie do mnie. O! Ach! Już czułem smak sukcesu, a jednak to była gorycz porażki. Kurde. Poetycko. Mogę już zapisywać się do gimnazjalnego konkursu poezji. To gimnazjalny konkurs z Golden Copper synu? Kurde, nie zdążyłem. Ja mam jakieś upośledzenie, nie umiem przeskoczyć tego. No, co mnie zabiło? To przecież laser jeszcze nie zdążyło. Komunizm! Leć. Leć, Adaś. Ale szybkie te kolce. Chociaż... No przecież takie oczywiste. Takie oczywiste, a jednak nie. Trapland bez kolca dostaje pierdolce, tak ci powiem. Czy w to się lepiej gra na padzie? Tak, nie. Tak. Już od razu widać, kto gra na padzie, jak to na klawiaturze, tak? Ja gram na klawiaturze i wygrywam. Po prostu masz więcej doświadczenia, masz grania w platformery. Nie, może po prostu oszukujesz. Ten już od cheaterów mnie wyzywa. Wow. W końcu komunizm to zrozumiałe. A według was NOP to nie na ziole? NOP to co to było? Nop, a o co chodzi? Nop to nie były te odczyny poszczepienne. No. Te niepożądane odczyny poszczepienkowe. Jaki farciarz, widziałem. Leć, bo zginiesz jakimś cudem, nie wiem, uciekaj. Ja nie zginę, lęku się nie boję. Zaraz ten laser przyjdzie, on tam liże kawałek brzegu. Czy widziałeś materiał od Vine Sauce o grach na Androida? Ja oglądam od niego te FMV Fridays, bo ja lubię te. Widziałeś? Liże kawałek. No. Jesiotr, wiesz co robić. To ja stoję, czekam aż... Oskar na wskoczy. Nie o to chodzi. Niebiesko... Lisy zwierz. Chcę bym się bał, lecz ja nie czuję lęku, bo jestem w bezpiecznym spocie, gdzie laser mnie nie dosięgnie. Dobra, ruszaj się. No, dawaj. Okej, Emil? Narodowe Odrodzenie Polski, aha, dobra, to nie... Ej, tutaj możemy wskoczyć na górę. Tu jestem prawie, że możemy wskoczyć na górę, tylko musimy się odbić jakoś. Znaczy, jeżeli chodzi... Jak ja bym miał stworzyć grę, to mam kilka pomysłów, ale też mam pomysł na przygodówkę właśnie kryminalną. No dobrze, ale teraz zobacz, jesteś w stanie wskoczyć na ten... Pokazuj palcem, na ten dolny. Ej, dobrze, pokazuj mi palcem, na pewno zobaczę. No. Dobra, i idzie dalej. W dwójce jest taki fajny laserek, który pokazuje rzeczy. Czekam aż Rawi będzie skakał, żeby nie skoczył. Ja skaczę, dopóki się nie uda. Andrzej Duda nam się uda. Patrz jaki ten. Leć, dawaj. A tam najpierw jest jakiś skrót jeszcze. Leć, Adaś, leć! A wiecie co, idę się zabić. Andrzej Duda nam się uda, o. Nie, bo dopiero zaczęliśmy ten poziom, musicie się trochę pomęczyć. No, inaczej, ja jestem akurat tego zdania, że jednak trzeba, wiecie... Trzeba wypowiedzieć zaklęcie, Andrzej Duda nam się uda i przejdziemy. Kurde, co mnie zabiło? Ja. Znaczy, dajcie mi podrzucić tam chwilę, bo chcę coś ogarnąć. Dobra, to czy... Masz. Okej. Nie. Znaczy, bo tutaj jest, po prawej stronie jest, widzicie, jest taki domek, znaczy ten wyjście, a to jest teleport, też jest teleport, tylko pytanie, co zrobić, żeby włączyć ten teleport? Nie wiem. Jeszcze trzeba na nim zginąć. No to musimy, to się przyda. Nieginięcie jest całkiem przydatne w tej grze. Uga buga. Uga buga, to się uda. Zdecydowanie ta droga górą jest o wiele łatwiejsza. Tak. Wszyscy na raz. Fuck. To wszyscy tam skaczcie jak w debile, a ktoś na pewno wskoczy. A może komuś się... O, widzisz.
kurde, no jak strasznie ten Ankh zbiera mocno. Ale to mi tutaj zabiło się zastanawiam, przecież byłem w bezpiecznym spocie. No właśnie ten Ankh strasznie zbiera. Ale kurwa, jestem obok, znaczy dalej od tego Ankha, nie mogło mi to... Laska, a Laska Gaminga, według ciebie da się w grze zrobić dobry ruski akcent? No jak masz na przykład kogoś, kto rozmawia po rosyjsku i ma dobry ruski akcent, to myślę, że da się. Okej, okay, i drugi raz, tym razem właściwą drogą. Dobrze, to wchodź. Czyli chodzi o to, że jestem lepszy od was, ponieważ komunizm zawsze jest zwycięzcą. Możemy przyznać, że w tej jednej grze, bez względu na poglądy, jesteś lepszy od nas. Kto jest lepszy od nas? No, że ty. Ale nie, że komunizm, tylko po prostu masz... O nie, czekaj, jak to było w latach 90. albo na przełomie, jak byłem małym gówniakiem, to zawsze się mówiło bo ty w to bocisz w domu pewnie cały dzień, ha, kurwa. No, więc... Teraz jakiś skrót, tutaj wlazłem. Ciekawe, czy tutaj będzie bezpiecznie. Jaki skrót znalazłem? A ja jakie bezpieczne miejsce? Gdzie skrót znalazłeś? Aha, nie powiem. Widzicie, jak jest taka czaszka, taka czaszka nad wami przy respie? Tam pomyślałem o tym miejscu. No właśnie tam da się wejść. A ja tam nie umiem wejść, bo jestem głupi. Ale nie przechodźcie od razu. To tym razem... Ja to... nie przechodzę. To w tym wypadku to ja się odbył. Tak, to ja byłem. No, żeby trochę się pomęczyć, o to w tym chodzi. To jest rozrywka dla widzów. Albo chodź przytul mnie, albo odejść i przebacz, niż się stanie tu i teraz. Tak, to jest nawiązanie do kabareciku od Klocucha, gdzie Piasek mówił tylko cytatami ze swoich piosenek. To było cudowne. Myślę, że to będzie ciekawy punkt. Tak. Cóż, Ardat! Było słychać, jak się wasz Art. Na zdrowie, Ardat. No ale wiesz, mnie to zadziwia, że ten mikrofon tyle ściąga. Very nice. Gdzie? Ej, dobra, co teraz zrobić? Co teraz? No teraz musisz iść w lewo. A tutaj są właśnie jakieś... Tu jest w każdym poziomie jest praktycznie jakieś ukryte coś, tylko że... Właśnie. To tam już nie sprawdzę. Nie, wiesz co, nie wiem czy jak na wysokości wiatraku po prawej stronie nie będzie jakieś tajne przejście na przykład. No. Ta gra to nie jest taka kaszka z mleczkiem. I teraz nie da się zabić ostatni. Kurwa, jak go obejść? Ej, lepiej go obejść z lewej czy z prawej? Z prawej chyba. Delikatnie musisz... To jest najgorszy moment, którego strasznie nie lubię bliżeć właśnie takiego tego low jumpa. No. Właśnie najgorszy dzień. Ej, ale możemy powiedzieć, że Fortnite to też jest fajna gra, ale jak mi się to kurewsko cięło. Kabarety Klocucha to mistrzostwo. Mam dobrą wiadomość, Dornizy Złotopolski umarł. Wcale nie umarłem. Dobra, idę. Rewolwerów powinien być czerwonym, dojdzie do samego końca. Easy way was it. No bo tam pewnie było jakieś trudne, bo to są... O, a tu są się ślizgać jeszcze mocno. Tak, Kabarety Klocucha to jest mistrzostwo świata, to akurat prawda. Kurde, serio? Ej, podejrzany jest ten klocek, tutaj po lewej stronie, kwiatek znaczy. Ten kwiatek? To też tak pomyślałem, ale raczej nie dostaniemy się na niego. Myślę, że właśnie, że da się wskoczyć na spokojnie. Albo... Dobra, jest nas trzech, więc jak zrobimy sobie triple jumpa na głowach... Ja, możecie się ode mnie odbijać, co nie? Poczekaj. Nie, przesuńcie się trochę dalej, bo się odbijacie od tego. No. Zbiorowe samobójstwo zwierząt, zobaczę jak. Otwarty klatki. O! Widzisz? I no to jest dokładnie nic. I to... Serencja, absolutnie nic tu nie ma. Wow. Jakiś achievement chociaż za to. Nic a nic. Ja z kolegą Dragotrimem mamy taki żart. Żart ten polega na tym, że coś widzimy, a to kurwa nic. Wolę te pięści, bo te pięści da się jakoś, jak się idzie hordą, to jakoś da się przesiadać. Trzeba coś hordą. Hordą. Za przymierze. Za alians. Kurde, jak jest tyle tych postaci, to
Proszę znowu na namiary na hakera upolizować. Można. Towarzysz ma haksy, widać to ewidentnie, widzisz, czat cię rozgryzł. No i jeszcze, no mam takie haksy, że mnie się laguje cały czas. Dobre haksy. O kurde. Teleportation. Może tak tutaj trzeba... Kurwa, ej. Ja? Tam jest taki guziczek, o właśnie. A czy ktoś musi tam wstać? Nie, wystarczy mocno. Kurwa, jest jeszcze niewidzialna podłoga. Dobry plan. Mam taką... Bo się brama otworzyła. Znaczy zamknęła znowu. Trzeba znowu po guziczek iść. Chyba dopóki wszyscy żyją, albo na czas. To się, wiecie, że to się otwiera na jakiś ułamek sekundy? Nie. Tak. Na całkiem długo. Nie. Dobra. To jest teleport w kolce. Bo chyba trzeba się znowu... O kur... Ej, chyba domyślam się, co można by zrobić. Kurde. Czekajcie. Nie! Trzeba na ten guziczek tam... O. I ciekawe, co na końcu wymyślili. Daj. A, nic. Nic. To po prostu był... Rozkminaliśmy kiedyś, co by było, gdyby Revolverow był sklepikarzem w jakimś RPG. Chodzisz do sklepów, a tam nic nie ma. Kolec orkiestra, o. Tak, to był bardzo zabawny żart. Najpierw śmialiśmy się z niego ludzie, później wchodzili do sklepów PRL. O, dobra. Okej, okay. Mam pomysła. Tycu, mam pomysła. Ale ciężko go będzie zrealizować. Ciężko się przestawić, żeby tak nagle lecieć spokojnie w dół. No właśnie myślę, żeby... Jak od razu się wyskakuje, to żeby ten. W ogóle, analizując ten poziom, widzicie, jak zejdziemy na dół, przeteleportuje nas do tej pierwszej klatki, trzeba ominąć kolce, potem nas przeteleportuje do drugiej klatki, trzeba ominąć kolejne kolce. W locie. Jej, elo, brawo, elo. Czekajcie. A nie da się jakiś tu low jumpem zrobić tego? Kur... Brawo, brawo, wszyscy są z ciebie dumni. Great job, motherfucker. A nie! A, czy to jest tam do niczego? A. Tak, tam trzeba a. tym... Low kickiem. Low kingiem. To jest jump, że ci ktoś na ryj. Ta broń została wykuta przez elfy, sowieckie elfy. Czemu Armia Czerwona? Nie było widać śladów... Czemu Armia Czerwona? By nie było widać śladów miesiączki, o. Jak to? Te... Róże czerwone, fiołki też są czerwone? I trawa czerwona? O kurwa, Armia Czerwona! Co sądzimy o ostatnim Jedi? Nic nie sądzimy, nikt nie oglądał. Więc proszę... Miałem dzisiaj iść do kina, ale w końcu słyszałem dużo złego. A ja nie chcę mieć spoilerów, więc właśnie to powiedziałem, więc będą spoilery na czacie, więc nie będę go czytał, o i tyle. Krótko mówiąc, kto będzie spoilerował, temu ban. W ostatnim Jedi Kenny umrze. Gdzie jest ten ostatni? Gdzie ja wylatuję, kiedy ginę stamtąd? Tam na górze. O, ej, to raz na górze wylecę, a potem jak lecę z góry, to gdzie? Ej. Chodź, leć. No nie, znowu Kogis wygrał. Artusze, czemu masz różową postać? Czyżby zmiana orientacji seksualnej, że nie, po prostu taką dostałem. Który jest taki słodki i ma sierp na końcu twojego pindolka. Tak. Różowy jest męski. A w sumie czemu miałby nie być męski? Właśnie. Coraz więcej mężczyzn go zaczyna to ciekawe nosić. Szkoda, że z niewieściałych. Oj tam, ja się im do łóżka nie pcham. Ty ewidentnie, Oskar, nie nosisz ubrań. Albo nie wychodzisz na ulicę i nie widzisz, co teraz się nosi. Jak to zrobić? To trzeba tym... Low kingiem. A. Low kick.
albo przeskoczyć. A tu tak, tu Loki. Znaczy można też przebić ten, ale... Steven Loki. Patrzcie, a tu są dwa wejścia, można pójść w prawo. Spoiler alert, ostatni Jedi to Macierewicz. Co? Spoiler... Dobra. Wszyscy tam przeszli oprócz mnie? Nie. Smutna dzięki, żaba. Oskar. Nie, ja też jeszcze nie przeszedłem. Smutna żaba dzięki, MP3. Zginąłem. Ale tam są potrzebne dwie osoby, bo inaczej pojedynczym się nie da wskoczyć tam, musisz odbić się od czyjejś... Co się nie jeszcze? Da? Wszystko... parasola w dupie się nie da tworzyć. Chyba, że to jest parasol do drinków. Dobra, to próbujemy w którą stronę, bo ja nie wiem, czy iść w lewo, czy w prawo. Poczekaj, zobaczymy, jak ktoś tam dojdzie, to zaraz będziemy po trupach. Ej, chwila, chyba mnie wołają, to zaraz ze dwóch. Ejejej. Wyjebie serwera. Nie mówi się wyjebie, mówi się wywali. Family friendly. No, po tym wszystkim, co powiedzieliśmy, to raczej to nie jest. Too late. To taka postać z bloku ekipy. Nie wiem, ja przestałem oglądać blok ekipy, bo dla mnie te same żarty po prostu już były tak jakoś. Ostatnio był ciekawy odcinek z nawiązaniem do... tego, do tego smoka całego, no tego filmu, tego pełnometrażowego. Jakiego filmu pełnometrażowego? Właśnie. Ninja Smok czy co? Czekaj, chciałem zobaczyć. Jak mówił Kloców, sam se zrób. O, na razie Oxide. Cześć. My też zaraz będziemy kończyć w sumie. A, wściekłe pięści węża. Ale do której części? A, nie wyjebało mnie, to świetnie. Znaczy po prostu ogólnie była postać właśnie ze wściekłych pięści węża. To komuś udało się do tego czasu, jak wyszedłem tu podejść nie. I zginąć? Nie. Nikomu. To może... Ej, może pójdźcie pojedynczo, bo naprawdę to żałośnie wygląda. Ale myśleliśmy... Nie. Ty mi nie będziesz mówić, jak mam żyć na swoim streamie, więc... Właśnie. Komunisto ty jeden. Chcę się pogrążać i... popadać w otchłań żałości, to będę to robić z pełną premedytacją. Swoją drogą, ja wam powiem, jakie mam plany na przyszłość Purzonu. Wymyśliłem sobie, że może bym zaczął rysować coś a la taki ten komiks Purzon. Byśmy zobaczyli, czy by coś z tego wyszło. Brawo, Arno. Może tego także, nie. Oskar, możesz... przyszykować ogromne ilości maści na ból pewnej części ciała. Lepiej, więc właśnie dlatego nie rób tego. Jeśli mam wobec ciebie mnóstwo planów. Oj, mnóstwo. Oj, bo kurde, wezmę mój kapitalistyczny karambit i się skończy. Nie wiem dlaczego. Nie. Boliwie sobie przypomnij, drogi przyjacielu. Nie wiem dlaczego karambit mi się zawsze kojarzy z czymś do wędkowania. Nie wiem, takie. Nie wiem. Wściekłe pięści węża to klasyk i parówka udająca flaki, piękna sprawa. Sarnie żniwo lepsze, to akurat prawda. Sarnie żniwo, czyli klątwa statuetkowego szlaku. Nie oglądałem tego, muszę chyba nadrobić. Ej, dobra, to pędzić. Próbować pędzić na lewo czy nie? Dobra, jak umiesz tam dojść, to pędź, no bo to trochę... Nie umiem, ale można spróbować chociaż. No to próbuj. No mi się już udaje dojść do tego pistoletu. No ja zaraz tam... Dobra, patrz. Siup! Oj. Już się o te trzecie kolce zabijam. Rewolwerów to tak siup, tak se przeszedł. Kurwa, zabiję mi ta wieżyczka. Oczywiście przestał działać. O. Ciekawe już, drugi raz mi gra wywaliła. Ale mam... Laska, co sądzisz o bitcoinach? Po prostu, ja już lecę na razie, dzięki za stream. Dzięki serdeczne, Rafał, my też zaraz już będziemy kończyć. Co sądzę o bitcoinach? No, fajnie by było mieć, ale jeszcze... Mogłeś kupić... Kiedyś za... Teraz bitcoin stoi? Dużo, 29 tysięcy? Czy... No, dolarów. Ja słyszałem, że tak z 60 teraz jest. Aha, no to... Mój znajomy sobie ostatnio kupił sobie za $200 bitcoina innego. Trochę zazdro.
Rowerów cheater, widziałem, pocisk przez niego przelatywał, on nic, a potem zniknął. Tytanowy Janusz, myślałem, że on nie że on istnieje, a to tylko legenda. Chodu. I wdupala mi ten, tym pociskiem. Ten poziom to jest... Poziom... Wow! Teraz tylko panie piąstwo. Brawo. No. Brawo. Widzisz, twój sukces jest okupiony cierpieniem innych. Mam nadzieję, że sobie zdajesz z tego sprawę. Oj, zdaję. Kurde, to jest ciężkie. Panie piąstko, bądź dla mnie łaskawy. Czy tam mogę dojść bez zabijania się na tej trampolince, czy nie? Tak, na trampolince możesz skakać, jeśli na potrzeba kogoś. Ale nie skaczysz tam. Kogoś. Tam potrzebujesz kogoś, żeby po jego trupie tam wskoczyć. Albo iść w drugą stronę. Albo iść w drugą stronę i zginąć, tak. Wiesz co, poczekaj, ja tu zaraz podejdę do ciebie, spróbujemy. Mhm. Kurwa, jeszcze to jest. Musimy to jakoś razem zrobić, co? Widzę, że Rewi też się skupił. A uwaga. No nie. To jest ciężkie. Byśmy musieli powiedzieć, nie wiem, synchronizować się jakoś słownie. Czy albo coś. Spróbuję w tamtą stronę. Czekaj tam. Nie, nie próbuj. Ja tobie ufam, ale nie aż tak. Laska, ufam tobie. Czy będziesz na najlepszych świętach? A kiedy są najlepsze święta u Dema? Spoko święta. Synu z nieprawego łoża. Halo. Sorry. Hey! Dobra. Nieźle. Brawo, chyba raz przez do góry czy w lewo? W lewo. 21 grudnia, a to jest... Co tu się dzieje? Trzeba to przeskoczyć z pistoletkiem tym, a to jeszcze... Co? Jeszcze to cofa. Co? Co? Na... Nani? Nani? Na Teutatesa. O Obeliksie na Teutatesa. Nie, co tu się dzieje? Obelusie na Teutatesa, stań się znów Obeliksem. Jak tu teraz? No trzeba spaść jeszcze tam. A, ale nie, wiecie co, to pierwsze przeskoczenie przez to z tym to jest jeszcze najłatwiejsza rzecz chyba. Gdzie ja jestem? Kur! Tam mnie wywaliło. Okej. Okay. Gdzie? A? No ale tak zaraz skończymy. Ale ta gra jest bardzo, bardzo... Rozwijająca. Bardzo very nice. Wrócimy do niej za 2 tygodnie. Nie, za 2 tygodnie na pewno do niej nie wrócimy, kolego. Czemu? Bo są święta. Aaa. To nie za tydzień? A to nie, za 2 tygodnie spoko, nie. Nie, za dwa... Za 2 tygodnie. A ty taki ateista i uznajesz święta? To jest Christmas. Przepraszam, ale ja obchodzę Christmas season, a nie święta Bożego Narodzenia. Ja obchodzę absolutnie komercyjnie. Jak większość Polaków. Tylko, że ja nie jestem hipokrytą, mi się przyznaję. Nie jestem Polakiem. Kurwa, jak to przejść tutaj? Bo już Hanuka już obchodziłem, więc teraz... Laska nie wie, kiedy święta są. No, pomyliłem się. Ja zapracowanym człowiekiem jestem. Zapaliłem już dynię dla zajączka w te święta. Przygotowani na 6 króli? To jest najlepsze święta. Bardziej. Jeszcze jak? Kurwa, jak to przeskoczyć tam? Do 2 lutego są święta, no. Chyba w szkole. Znaczy ja sobie urlop brałem, więc... Dobra, teraz tu trzeba się skupić. Skup się. Właśnie zginąłem. A, Artur, powiedz mi. Pamiętasz, jak ci narysowałem ten pierwszy komiks i pamiętasz jego fabułę? Jak tam poszedłem do twojego domu zrobić sobie herbatę? Tak. To pan... Komiks na Furzonie to byłaby kontynuacja tego komiksu. Cieszysz się? Tak, ale... Musimy już kończyć.
Wybiła godzina zero, tak zwana. Wybiła godzina. Okej, to ta gra jest bardzo fajna. Dziękuję wszystkim serdecznie za to, że byliście. Oczywiście dziękuję moim szanownym gościom, czytając od góry Revi. Był z nami. Dajcie łapkę w górę, przyjmijmy się przez ten lewacki bełkot. Rewolwerow. Niech żyje komunizm. O, i Jesiotr. Cześć, jestem bezstronny. No. I za to Emil cię lubię. No, tak więc dziękuję wszystkim serdecznie. Oczywiście za tydzień nie będzie streama, bo są święta. Więc będzie stream. Za dwa tygodnie też są święta. Codziennie ktoś ma imieniny. Za dwa tygodnie. Nie, nie jest jakiś powód, żeby pić. Ej, ciekawostka. No. Ciekawostka. Dzisiaj urodziny ma ten człowiek, który dał głos Duke Nukemowi. Wow. Mam go? Znaczy to jest ważne święto, czy jak? A wiecie, co jest najlepsze? Ja mam go w znajomych. Jest 21.30 w Radiu LJ. 21.37. Dobra, no to dziękuję wszystkim serdecznie i widzimy się za dwa tygodnie. Kurwa, jak to przejść? Ja już nie. Tak więc papa, życzę wam udanego, wesołych świąt, udanego produktywnego. Mam nadzieję, że już zawiesiliście czerwoną gwiazdkę na szczycie choinki. Tak, życzę wam wesołych świąt, super imprezki dla Sylwestra, fajnie. No i produktywnego tygodnia, my się widzimy za dwa tygodnie i pewnie jakieś filmy jeszcze będą na moim kanale, tak więc. A tak to pewnie będą live'y u Rewiego, więc zapraszam. Cześć, wesoły świąt. Wesołego jajka. Zapraszam i polecam. Piotr Franceski. I koniec streamu.